Kapitanie Renko, trudno w to uwierzyć. Czekałem ponad 50 lat na nasze kolejne spotkanie, ale dla ciebie to trwało kilka sekund, prawda? Musisz się pospieszyć. Pamiętasz wieżę, do której się udałem? Wróciłem tam. Wydawała się najlepszym miejscem. Przyjdź do mnie szybko, mamy wiele do omówienia. Uważaj, wysłałem naszego wspólnego przyjaciela. Jak widzieliście z tym... Witam, jestem Karnis. A to Singularity, odcinek czwarty. Nagrywam zaraz po odcinku trzecim. Więc będziecie mieli dwa odcinki z rzędu, jak zwykle. O, i o to chodzi... I tu mamy nasz pierwszy wzór. Od razu powiem, zaraz. Na co to są? Lepszy nie... A, czyli po prostu... Maksymalny poziom zdrowia. I to jest moje. I to jest... Nie, przepraszam, ciężko mi się wyzwolić, bo... Więc powiem tak, to jest... ulepszenie UMC pod... dla nas, jak widzicie. Atuty bohatera. I to wymaga technologii E99. Zwiększenie, tu mamy zwiększenie celności od impulsu, jak i zwiększenie poziomu. I trzeba po prostu, będzie się tutaj skupiać, na co dokładnie będziemy chcieli wydawać, bo nie da się wykupić dokładnie dosłownie wszystkiego. To już można powiedzieć tak w ostateczności, byśmy trzeba kupywać w ostateczności, bo zdecydujemy, jakie bronie, dwie bronie będziemy nosić, to starczy nam do ulepszenia wszystkich broni, jakich chcemy. Dwóch tych typów, jakich chcemy. A dlatego nie przedłużając już, no jak to widzicie, to serce na pewno i strzec budowy. A, to właśnie trzeba. Jak widzicie, jest tak samo. Więc trzeba być uważnym. Ale widać, że życie poszło z automatu. Obecnie rzeczy nie ma schiwane już. Opuszczamy. Jest to pierwszy udokumentowany test polegający na przejściu człowieka przez szczelinę. Zamierzam po drodze nagrywać moje obserwacje. Spodziewam się, że wyjdę w szczelinie 6, która pojawiła się w pobliżu doku i wydaje się być połączona z tą wybraną przeze mnie. Wchodzę. Odczuwam delikatne mrowienie. Nawet przez skafander. Nie widzę niczego podejrzanego. Jak widać, nie ma tu nic. Wyłącz to! No cóż. Jak widzieliście, ten nieszczęśnik nie miał lekkiego życia. Więc udajmy się już do naszej wieży. Tutaj mamy rozgrywkę. Jedna ta lista znać balicowa. Tutaj mamy po prostu... ścieżki czasu pokazane. Kto je zostawił? Dowiemy się dopiero przy końcu gry. Chociaż ja wiem pewnie, że to zostawił. Pewnie część z was już też się pomoże domyślać. Ale nie pozostawiajmy niczego. Zostawię to niedomówione, żebyście mieli miłą niespodziankę. Przyznam, że ten karabin, a
Walkiria to jest jedna z moich broni tutaj doskonałą. Jeszcze zwiększyłem wrażenia i już... Lepsze. Dobra, ulepszone to już można mieć. A! To już jest UMC. Są rozsiane fragmentalnie w pewnych miejscach wyspy, które będziemy przechodzić. Po prostu dają nowe możliwości do naszego UMC. Teraz antygravity moduł. Na przykład podnosimy, powinniśmy nim rzucić. Coś jak gravity gun. Nawet podobny odgłos, posłuchajcie. I tak. Gram wciąż na poziomie hard, na hardzie. Zmień przeszłość, zmień teraźniejszość. Co to było? O, kolejny biozrzut. A, pozwala na dłuższe utrzymanie oddechu pod wodą. Chociaż to jest mało zbyteczne, bo... W pewnym momentach przejdziemy tak na po prostu ledwo. To jest mało przy tym tezu moim zdaniem. Ale cóż, to co woli. Bo oni też nie będziemy mieli zawsze możliwości okazji zmienić to w tej samej chwili. O, coś tu jest. A, skontrolem C. Co to jest? Zowicie. O, przyznam, że nie wiem dokładnie, jak to by działało. Bo tego chyba nie używałem. No, to jedno bestie prawdopodobnie. A, i właśnie, jedna zaleta z UMC przy tych bestiach. One pozwolą nam z przejścia fazowego ich wyciągnąć na siłę. Więc będziemy mieli z nimi zawsze gładko. Kapitanie, musisz odnaleźć windę, którą dostaniesz się na górny poziom budynku administracyjnego. Pozostałe drogi są zablokowane. Cóż, chciałem coś innego, żeby się nie udało. Ta skrzyneczka nam nie pomoże tam wejść.
tak, podobnie jak większość gier, ta trudność jest w pewnym momencie skomplikowana, więc myślimy się, jak są nacierani, niektóre nacieraki, czyli po sobie przeciwnicy nas nacierają, nie pojawią się, dopóki nie przejdziemy dalej. Więc mamy też możliwość tego eksplorowania. O, cóż, mogę się mylić. Sam się nie zabił. Cóż, szkoda, że tak miałem w beczkę. Dotąd tutaj właśnie już, żebyście nie musieli powtarzać, jak się wracam. Muszę przyznać, że ta strzelba naciska pod E99 jest bardzo przydatna. O. I tak jak to. Dopiero teraz nam o tym powiedzieli, ale już dawno to gdzieś nie możemy tego używać. Musisz wjechać windą na wyższe piętro. To jest jeszcze jeden z plusów, że możemy po prostu, jak czegoś zapomnimy, możemy przez to tak wziąć. To moje zdychanie, ponieważ wiem, co tu się dzieje. Nie wiem, to jest całe miło. Ciężko grać coś, co się już mniej więcej wie w tym, co mi tak będzie. A jak się wie, to zacznie się przygotować. Ale to w tym czasie jest fajne. Ale ten koleś jest irytujący. Chciałem nic nie robię. Przebił. To jest dziennik dźwiękowy doktora Basilia Korkina. Zeszłej nocy znowu mnie odwiedził. Obiekt Alfa z eksperymentu z teleportacją. To już czwarty raz w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Nagle zmaterializował się przed moimi oczami. Za każdym razem jego postać jest coraz lepiej widoczna. Muszę przyznać, że on mnie przeraża. W jego oczach płonie nienawiść.
Dobrze. Noga wyczyszczona, jeszcze sprawdzimy i za parę minut będę musiał kończyć niestety, więc co? Powinieneś widzieć podwórze, przez które musisz przejść. Co zaczął? No tak, to my wszystko zaczęliśmy. Myślę, że tutaj już możemy to wszystko skończyć. Żałuję, że nie mogę tu podglądać. Teraz czas nagrania. Ale cóż. Myślę, że już możemy w tym miejscu skończyć. I chciałbym Wam w takim razie podziękować, że oglądaliście, przysłuchiwaliście się temu, co mówiłem, chociaż mogłem pluć trzy oczy. O, czyli tak zły, jak się mniej więcej tam mówiło. No, dziękuję. Pamiętajcie o subowaniu, by móc wyczekiwać na kolejne odcinki. Lajkujcie, jak Wam się spodobało, komentujcie. I dziękuję i do widzenia. Cześć.